Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dobry wieczór też tych, którzy są z nami jeszcze we wtorkowy wieczór. Kłaniam się nisko, Jan Wysocki po drugiej stronie, obserwator polityki Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie, cześć Mateusz. Pierwsze pytanie, czy Bejrut obawiał się tego ataku odwetowego Izraela? Tak, myślę, że każdy obawiał się tego ataku na Bliskim Wschodzie, ponieważ każdy śledzi i obawia się tej eskalacji. Natomiast od razu mówiąc, bo chodzi oczywiście o atak odwetowy za poprzedni atak, który miał 2 dni temu w miejscowości Ma'ad al-Shams, gdzie zginęło 12 osób, druzów, którzy mieszkają na okupowanych wzgórzach Golan w Izraelu. Do ataku doszło w południowej części Bejrutu, takiej dzielnicy w Dahieh, która jest takim bastionem Hezbollahu. Natomiast od razu trzeba powiedzieć, że jakby to nie brzmiało dziwnie, to ten atak, ten odwetowy, który przeprowadził Izrael, tak naprawdę mieści się w ramach panującej, takiej pełzającej eskalacji, która już po prostu trwa od kilkunastu miesięcy pomiędzy Hezbollahem a Izraelem. Co się działo właściwie w trakcie ostatnich dni w stolicy Libanu? Rozumiem, że już ten nalot odwetowy na Bejrut za nami. Świadkowie opisują, że tutaj nad południowymi przedmieściami miasta unosiły się kłęby dymu. Tak, wydaje się, że na ten moment, że najprawdopodobniej tak, choć trzeba jeszcze cały czas poczekać. W ataku miał zginąć jeden z liderów Hezbollahu, Fuad Shukr. On miał być jakby odpowiedzialny za program rakiet precyzyjnych w Hezbollahu. Zresztą USA już dawno temu wystawiła za niego list gończy i nagrodę, jeśli dobrze sprawdzałem, było to 5 milionów dolarów. Natomiast nie jest wykluczone oczywiście, że ten atak może być jeszcze pogłębiony i mogą być kolejne. Natomiast trzeba się cofnąć o tyle do sytuacji, która miała miejsce wczoraj, ponieważ w momencie, kiedy 2 dni temu doszło do ataku, to w tym samym czasie izraelska prokuratura wojskowa wydała nakaz na aresztowanie 9 izraelskich żołnierzy rezerwistów, którzy są podejrzani o torturowanie w bardzo brutalny sposób więźniów palestyńskich. Tutaj głównie mówimy o pojmanych członków Hamasu, chociaż nawet tego do końca nie wiadomo. Te zamieszki, których doszło, a doszło, ponieważ wielu rezerwistów zbuntowało się przeciwko tej decyzji, na czele razem z ministrem bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira, jak i ministra finansów, czyli można powiedzieć, że ministrowie rządu izraelskiego wystąpili przeciwko własnym organom państwowym i doszło do na tyle gorącej sytuacji, że doszło do włamania i do prokuratury wojskowej, jak i do siedziby żandarmerii w miejscowości, w którym mieli być przetrzymywani. Dlatego jest podejrzenie, że ten atak raz, że został odwołany na dzień dzisiejszy dopiero, a dwa, był na tyle ograniczony, żeby do tego czasu w Izraelu można było uspokoić sytuację w związku z tymi zdarzeniami, co miały miejsce. Więc tak jak już mówiłem na samym początku, ten atak nie wydaje się, żeby miał doprowadzić do jeszcze większej eskalacji ze strony Izraela, jak i Hezbollahu. Natomiast też trzeba pamiętać, że ta ona postępuje i to nie jest tak, że ludzie nie giną, ponieważ już po stronie libańskiej mamy około 800 ofiar, głównie po stronie Hezbollahu i również cywilów, jak i po stronie izraelskiej, gdzie również zginęło już kilkadziesiąt osób, a 60 tysięcy wciąż ludzi jest ewakuowanych z linii, z pasa przygranicznego i cały czas nie wróci do swoich domów, więc ta eskalacja, ta pełzająca, nazwijmy to konflikt pomiędzy Hezbollahem a Izraelem wciąż trwa i nie zanosi się, żeby miał się zakończyć. Izraelowi również grozi sam prezydent Erdogan. Jaką rolę tutaj pełni w tej całej układance? Prezydent Erdogan w tym wszystkim tak naprawdę pełni rolę taką retoryczną, ponieważ sam Erdogan często stara się występować jak w roli takiego adwokata spraw islamskich, spraw państw muzułmańskich. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tutaj jakby Turcja była jakimkolwiek ważnym graczem w
poza taką właśnie kwestią retoryczną. Oczywiście te wypowiedzi są bardzo ostre. Sam Turcja groziła inwazją. Ministra spraw zagranicznych Izraela otrzymał odpowiedź, że skończy jak Saddam Hussein. To są takie bardzo mocne słowa, jednakże nie są to pierwsze tego typu słowa, więc wydaje mi się, że one się znowu jak nie brzmią, wpisują mniej więcej w ramy obecnej, jeśli tak można powiedzieć, dyskusji pomiędzy Izraelem a państwami Bliskiego Wschodu. Natomiast tutaj głównym oczywiście graczem jest Iran, który wciąż jakby no kontroluje, nie chcę powiedzieć, że kontroluje, bo ma tę kontrolę ograniczoną, jednak to wpływa bardzo na Hezbollah, a sam Hezbollah mówi, że nie skończy, nie zaprzestanie ostrzałów w Izrael, dopóki nie dojdzie do zawieszenia broni w Strefie Gazu, czyli w walce pomiędzy Hamasem a Izraelem. Jak wspomniałeś, ta sama sytuacja wewnętrzna w Izraelu nie jest ciekawa. Rzeczywiście nie ma mowy o jakimkolwiek konsensusie, porozumieniu dzisiaj w izraelskim parlamencie, wśród izraelskich władz. Jak dalej i co, jak kontynuować właściwie tę wojnę? Jaką strategię objąć, jeżeli chodzi o dzisiejsze napięcia na Bliskim Wschodzie? Jeśli chodzi o Izrael, tak jak wspomniałeś, tego konsensusu nie ma i on się cały czas pogłębia. Tak naprawdę można powiedzieć, że takie ramy izraelskiej demokracji, jak i w ogóle takiego ładu społecznego, coraz bardziej odchodzą do lamusa, bo mamy z jednej strony chęć pokonania Hamasu czy też Hezbollahu, ale tak naprawdę wydaje się, że sam Izrael wciąż nie ma żadnej strategii co do tego, jakby wojna miała się skończyć. Ona jest jedynie, ciężko to nazwać strategią, po stronie skrajnej prawicy izraelskiej, która jest w sojuszu wyborczym, w sojuszu rządowym z partią Benjamina Netanyahu. Oni są po prostu zdecydowani do ostatecznego zwycięstwa, a nawet często w wielu wypowiedziach mówią o tak naprawdę o deportacji, czy to jakby to się miało skończyć w większości Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Natomiast no, tego planu nie ma, a jedyny plan, jaki się ma obecnie rządzący premier Izraela, jest taki, żeby tą eskalację podtrzymywać, ale żeby ona nie wybuchła. Ponieważ na Benjaminie Netanyahu wciąż ciążą zarzuty korupcyjne, które mogą się skończyć więzieniem, a dopóki jest premierem, no to ten proces nie ruszy. Dlatego Benjamin Netanyahu stara się zjednoczyć wokół flagi wobec konfliktu. Tyle, że ten konflikt coraz się bardziej przedłuża i wielu ludzi już ma też tego dosyć. Zwłaszcza, że duża część społeczeństwa izraelskiego jest zwolniona, jak chociażby Żydzi ortodoksyjni z walki, a wielu rezerwistów po prostu też już chciałoby po prostu wrócić do swojego normalnego życia. Dlatego problem jest taki, że ta pełzająca eskalacja, która ma cały czas miejsce pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, coraz bardziej zawęża się pole manewru, do którego momentu Izrael w końcu na przykład musiałby dokonać inwazji lądowej. I tu się pojawia kolejny problem, że według wszystkich szacunków, gdzie mówi się około 30 tysięcy żołnierzy IDF-u, to jest za mało, żeby osiągnąć jakiekolwiek cele, które przedstawia się w przypadku inwazji na Liban. Czyli tak naprawdę i wydaje się, że strona izraelska wie o tym, ponieważ już miała liczne doświadczenia w walce w południowym Libanie. Dlatego z jednej strony mamy straszenie, mamy silną retorykę, wymianę zdań czy też ostrzałów, ale tak naprawdę wydaje się, że ani jedna, ani druga finalnie nie chciałaby tej wojny. No ale prawda jest taka, że jak w pewnym momencie dojdzie do przekroczenia którejś już czerwonych lin, to do takiego konfliktu i walki już na pełną skalę może dojść. I bardzo dziękuję za komentarz, Jan Wysocki, po drugiej stronie. Kłaniam się nisko. Ja również dziękuję, kłaniam się i miłego dnia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.